Drony budzą dosyć dużo emocji ostatnio, dlatego że często słyszy się, że są wykorzystywane przez różne służby. Nazywam się Paweł Burda, na co dzień zajmuję się nieruchomościami i filmowaniem. Dosyć nietypowe połączenie, ale dzięki temu mam do dyspozycji sprzęt, dzięki któremu będziemy mogli dzisiaj pokazać święto flagi z trochę innej perspektywy. Jest to dron Mavic Pro firmy DJI. Jest to sprzęt, którym się posługuję na co dzień w swojej pracy. Jest naprawdę niezły, dlatego że jego parametry pozwalają na dość długi stosunkowo lot. On może w powietrzu przy dobrych warunkach przebywać około 25 minut ciągłego lotu. Oczywiście jeśli się nie manewruje, nie ma silnego wiatru. Każdy lot realizowany dronem powinien być zgłoszony do odpowiedniej komórki PASZP. W naszym przypadku jest to ASM-3, który znajduje się w Gdańsku. Przed każdym lotem warto zadzwonić tam, uprzedzić, że będzie taki lot wykonywany. Powiedzą, czy można w ogóle latać w danym miejscu, o danej porze. Jeśli chodzi o takie obostrzenia co do latania dronami, ten akurat Mavic nie jest duży, ale już przy tej wielkości dronie wymagane jest zgłoszenie. Jeśli latamy nad miejscowością taką jak Pyrzyce, to musimy to zgłosić do burmistrza Pyrzyc, natomiast w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców już potrzebujemy zgody. Oprócz tego, żeby latać, trzeba być widocznym, czyli kamizeleczka oznaczona, operator drona, miejsce, z którego startujemy, też musi być oznaczone. Drony budzą dosyć dużo emocji ostatnio, dlatego że często słyszy się, że są wykorzystywane przez różne służby, jak na przykład Straż Miejska, do monitorowania spalin wydobywających się z kominów. Z dronów korzysta też policja. Naraża to czasami operatora drona na różne nieprzyjemne lub śmieszne sytuacje. Natomiast jeśli chodzi o same loty, to jedno, co trzeba pamiętać, najważniejsza sprawa to jest bezpieczeństwo. I tak na przykład nie wolno latać dronem nad zgromadzeniami, nad skupiskami ludzi. Trzeba też być świadomym, co się dzieje w powietrzu w momencie wykonywania lotu. Są odpowiednie aplikacje na telefon, jak na przykład Dron Radar, które pokazują strefy powietrzne, pokazują, jeżeli coś się dzieje w danym miejscu. Mogą to być na przykład ćwiczenia wojskowe, mogą to być na przykład różne inne operacje powietrzne. No, trzeba być świadomym, czy przestrzeń powietrzna wokół nas jest wolna i czy jest bezpiecznie po prostu, czy nie przyleci nam na przykład jakaś awionetka nagle albo śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Trzeba to wiedzieć, dlatego trzeba zgłaszać loty, no i trzeba się na bieżąco zapoznawać z sytuacją w powietrzu.